Witam wszystkich widzów na kanale akwariumsklep.pl. Najpierw chciałbym podziękować wszystkim subskrybentom za subskrypcję kanału. Bohaterem filmiku jest kolejna popularna rybka z rodziny bociowatych, bocia szara lub bocia modesta. Jasuchikotakia modesta. To są wesołe, ruchliwe, zwinne rybki, które wnoszą radość do każdego akwarium. Na początku jednak chciałbym zachęcić do subskrypcji kanału, wcisnięciu dzwonka i wystawieniu komentarza. Pomimo 30-letniego doświadczenia w branży akwarystycznej, to w dalszym ciągu zachęca i motywuje mnie do dalszej pracy, celem którego jest rozpowszechnienie miłości do akwarystyki. Boce szare pochodzą z południowo-wschodniej Azji. Zamieszkują wolno płynące rzeki i strumienia z piaszczystym podłożem, gęstą roślinnością, zatopionymi fragmentami drzew i korzeniami do rzeczy Chao Phraya, Mekongu i Maya Klongu w Tajlandii, Wietnamu, Laosie i Kambodży. W okresie pory deszczowej migrują w górę rzek do mniejszych dopływów i strumieni, gdzie i odbywa się tarlo. Po raz pierwszy gatunek opisał Blecker w 1865 roku. Początkującym akwarystom warto zastanowić się przed kupnem tych rybek. Boce szare to są słodkowodne rybki lawicowe, więc w akwarium powinny być trzymane w grupach od 10-12 osobników. W małych grupach może dojść do sytuacji, w której jedna z ryb będzie chciała podporządkować sobie pozostałe i nie dopuszczać ich do pokarmu. Na jedną rybkę potrzebujemy od 8 litrów, więc akwarium dla 10 rybek powinien być powyżej 200 litrów. Warto zaznaczyć, że w mniejszych zbiornikach boce szare mogą być agresywne jak do przedstawicieli własnego gatunku, tak i do sąsiadów z akwarium. W akwariach dorastają do 15-20 cm, plodność osiągają w wieku 12-13 miesięcy, żyją do 10-12 lat. Boce szare mają masywne, wydłużone, przypominające torpedę, od niebieskiego do szarego, czasem z lekko zielonkawym odcieniem ciało, z ciemniejszym grzbietem, pokrytym drobnymi luskami. Głowa duża, otwór gębowy w położeniu dolnym z czterema parami wąsików. Pletwy grzbietowa, odbytowa i ogonowa, pomarańczowe lub jasno-żółte. Wszystkie pletwy oprócz grzbietowej przezroczyste. U nasady ogona ciemna plama. U młodych osobników ciało przecinają 7-9 pasków. Rozróżnienie płci u dorosłych osobników nie jest łatwe. Samice są większe i bardziej krągłe od samców w podobnym wieku. Samce mają bardziej wydłużone pyszczki i uwydatnione wargi. Boce szare preferują akwaria z licznymi kryjówkami i korzeniami, grotami z łagodnymi krawędziami, ponieważ rybki lubią wciskać się w różne szczeliny. Z odzów w akwarium powinny się znajdować doniczki, rurki PCV, w których rybki często odpoczywają. Światło powinno być rozproszone, ponieważ rybki nie lubią jasnego światła. Akwarium powinien być zasłonięty pokrywą lub szybą, ponieważ rybki lubią wyskakiwać z wody. Zalecane również w akwarium z bociami, oprócz zastosowanego mocnego filtra, który wytwarza ruch wody, dołożyć napowietrzacz, ponieważ woda musi być bardzo dobrze natleniona. Boce szare są bardzo wrażliwe na nagłe zmiany parametrów wody. Właśnie dlatego nie zaleca się wprowadzać do świeżo zakładanych zbiorników. Potrzebna filtracja i aeracja wody z tygodniową podmianą do 40%. Optymalne parametry wody. Temperatura 23-28, pH od 6-8, GH od 2-12. W naturalnym środowisku boce szare odżywiają się niewielkimi bezkręgowcami, mięczakami, larwami, zooplanktonem i glonami. Karmić rybek można żywą ochotką, rurecznikiem, wodzeniem, ocznikiem i artemią. Potrzebne będą mi pokarmy pochodzenia roślinnego. Na przykład mrożone dynie, cukinie, swarzone listy salaty, szpinaku lub niszki itd.
Dieta powinna być zróżnicowana i bogata w pokarmy mięsne i roślinne, gwarantujące dobrą kondycję i intensywne wybarwienia ryb. Można karmić jak żywymi, tak i mrożonymi i suchymi pokarmami. Warto również zaznaczyć, że rybki lepiej rosną, kiedy dostają pokarmy żywe lub mrożone. Rybek trzeba karmić 2-3 razy dziennie w małych porcjach. Boce szare nie powinny być trzymane wraz z rybkami o wyloniastych pletwach, ponieważ mają tendencję do ich pogryzania. Można ich trzymać wraz z innymi bociami, sumokształtnymi, łagodnymi, karpowatymi, pływającymi w tonie. Rozmnażanie. Nie odnotowano udanego rozmnażania w warunkach akwariowych. Obecnie boce szare rozmnażane w dużych farmach rybnych w Azji Południowo-Wschodniej i w Europie Wschodniej przy użyciu hormonów. Na tym wszystko, wszystkie pytania i komentarze proszę pozostawić pod filmikiem. Kto jeszcze nie subskrybuje kanał, to ponownie zachęcam do subskrypcji. Dziękuję bardzo. Do widzenia.